16 mieszkającym w Jaśle małżeństwom o 50-letnim lub dłuższym stażu, obchodzącym w tym roku Złote Gody, prezydent RP Andrzej Duda przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu prezydenta dostojnych jubilatów odznaczył burmistrz Jasła Ryszard Pabian podczas uroczystości zorganizowanej w Jasielskim Domu Kultury. Na początku szanownych gości przywitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle Alicja Wójcik. Dzisiaj, patrząc wstecz, mogą Państwo śmiało stwierdzić, że wybrana droga była słuszną. Państwa postawa może stanowić wzór i inspirację dla tych, którzy wybrali lub wybiorą instytucję małżeństwa. Małżeństwo, aby trwało, potrzebuje zaufania, szacunku, zrozumienia i wierności. Wymaga też cierpliwości dwojga ludzi, którzy pomimo trudnych chwil wciąż chcą być ze sobą. Dlatego tym większa jest nasza radość, że los i opatrzność dały Państwu tę możliwość, abyśmy mogli wspólnie z Państwem świętować piękny jubileusz Złotych Godów. Szanowni jubilaci, każdy mieszkaniec Jasła tworzy historię naszej małej ojczyzny. Kto tu mieszka, żyje, to tu spotykają go piękne, ale też trudne chwile, które na zawsze pozostają w pamięci jego bliskich i jego. I tak dziś Państwa małżeńska codzienność, prywatne święto stają się sprawą wagi publicznej. Natomiast dowód szczególnego uznania dla trwałości i nierozerwalności małżeństwa i rodziny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, odznaczył Państwa medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje z okazji dzisiejszego jubileuszu i życzenia kolejnych lat w jak najlepszym zdrowiu oraz umiejętności cieszenia się obecną chwilą. Do gratulacji i życzeń przyłączył się również burmistrz naszego miasta. Kiedy w tej sali staję przed tak licznie zgromadzonymi jubilatami, którzy mają za sobą co najmniej 50 lat małżeństwa, czyż to nie jest piękne? To równie piękne. I tego serdecznie Państwu gratuluję. A ten dzień jest wyjątkowy, bo jeszcze nie zdarzyło się, żeby na tej sali spotkało się tyle małżeństw, które za sobą mają o wiele więcej lat. A 71 to jeszcze się w ogóle w historii nie zdarzyło z tego, co pani kierownik mówi, więc serdecznie Państwu gratuluję. Cóż, macie Państwo za sobą wiele lat. Pewnie wiele różnych lat. Tych szczęśliwych, tych trochę trudniejszych. Wiele przeżyć, wiele doświadczeń. Ale dzisiaj pamiętamy tylko o jednym, że za sobą mamy te wspólnie przeżyte lata i dalej jesteśmy razem. A to najważniejsze. Jubileusz to zawsze okazja do gratulacji, ale też i okazja do życzeń. Do życzeń, abyście tych lat za sobą, ze sobą mieli jeszcze o wiele więcej. Aby dalej upływały Wam w szczęściu, zgodzie i przede wszystkim w dobrym zdrowiu. Bo to ono najważniejsze. Szczególnie w tym wieku, które tą młodość widzianą przed chwilą ma już chwilę za sobą. Ale cóż, wiek się nie liczy. Liczy się to, jak się czujemy i jak chcemy te lata ze sobą przeżyć, a tych życzę Wam jak najszczęśliwszych. Powróćmy jak za dawno.
medal za długoletnie pożycie małżeńskie z rąk burmistrza odebrali Michalina i Stanisław Bilscy, Stanisława i Jan Dubielowie, Janina i Leopold Frużyńscy, Lucja i Jan Gałkowie, Maria i Józef Garncarscy, Krystyna i Marian Grzebieniowie, Leokadia i Czesław Karamonowie, Halina i Józef Kaszowiczowie, Janina i Jan Korczykowscy, Zdzisława i Marek Musiałowiczowie, Maria i Paweł Skulimowscy, Helena i Bolesław Stecowie, Maria i Bronisław Więckowie, Anna i Władysław Władykowie, Maria i Lesław Zającowie,
oraz Jadwiga i Edward Zarzykowie. Oczywiście jeszcze raz serdecznie Państwu gratuluję w imieniu własnym, ale także i Pani Burmistrz, Pani Kierownik. To naprawdę wspaniałe wydarzenie i tak jak powiedziałem wcześniej, z ogromnym wzruszeniem zawsze staję przed osobami, które mają za sobą tyle lat życia. Mam nadzieję, że to nie koniec szczęśliwie przeżytych wspólnie lat, a przed Państwem wiele następnych, a te doświadczenia wieloletnie pozwolą Wam w jeszcze lepszym humorze, w jeszcze lepszej zgodzie przeżyć. Co serdecznie wznoszę ten toal, życząc Państwu jeszcze wielu, wielu szczęśliwie przeżytych, zdrowych przede wszystkim. Ceremonii odznaczenia świętujących par, toaście wzniesionym przez burmistrza z szampanem i marszu Mendelsona, uhonorowani małżonkowie dzielili się swoimi wspomnieniami i sposobami na osiągnięcie rodzinnego szczęścia. Jak się okazało, jednej recepty na udane małżeństwo nie ma. Z moim ukochanym mężem poznaliśmy się tutaj w Jaśle. Spacerowaliśmy po ulicach razem, mąż przychodził do pracy, do mnie, a oprócz tego, no, czas mijał pięknie, wspaniale, ponieważ to jest naprawdę człowiek niesamowity, bardzo dobry, zresztą Marki dla mnie to są największe sympatie, bo zięcia też mam Marka. I no miłość, to jest to, co trzyma przy wspólnym życiu, bo 50 lat to jest bardzo dużo i bardzo mało. Wspólnie przeżyliśmy urodziny naszych uroczych córek, naszych wnuczek. Cały czas ta radość, że jesteśmy razem, że spotykamy się codziennie razem, że po prostu szanujemy się, bo to jest też istotne. I to, że po prostu my potrafimy wspólnie rozumieć się. Nie staramy się jakoś tak przeciw sobie nic nie mieć, bo to są, jesteśmy tylko ludźmi. Także jest wszystko naprawdę wspaniale, oby jak najdłużej. To jest ktoś, kto warto poświęcić mu życie. Ja bym tu dodał jeszcze, że żeby z drugą osobą znaleźć wspólny język i rozumieć się, to trzeba dużo tolerancji. Nie można po prostu z drobnych rzeczy robić sobie problemu. Tylko po prostu różne są czasami potknięcia, czasami są nieodpowiednie zachowania, ale to trzeba zrozumieć i po prostu do tego podchodzić ze spokojem i po prostu no, rozumieć się. Dziękuję. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawany jest tylko jeden raz osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z możliwości rozpoczęcia procedury nadania mieszkającym w Jaśle jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu burmistrza miasta Jasła za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci, członkowie ich rodzin lub krewni i przyjaciele za zgodą jubilatów. Procedura wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nie podlega opłatom.
Zgłoszenia można dokonać osobiście lub listownie na adres Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle. W naszym życiu było wszystko. Radości, smutki, ale najważniejszy był codzienny kompromis, wybaczanie, przebaczanie, no i takie wspólne życie codzienne z wszystkim, z wszystkimi troskami, z opieką, z pracą. No i tyle takiego naszego życia. I to się ciągnie 50 lat i dziękujemy Górze za opiekę, szczególnie Górze. No i naszym kochanym dzieciom, Beacie i Grzegorzowi, którzy nam tyle radości dali, jeszcze z wnuków naszych. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili soliści Jasielskiego Domu Kultury, przygotowani przez Ewę Grzebień, instruktorkę muzyki JDK. Przez cały miniony tydzień w Jasielskim Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, mieszczącym się w holu Kina Syrena, można było obejrzeć wystawę rękodzieła artystycznego zatytułowaną Sznurkiem i drewnem malowane, której autorką jest Alicja Antonik. Autorka wystawy jest również współzałożycielką i prezesem Stowarzyszenia Jasielskich Rękodzielników oraz Kółka Rękodzieła Asterki, działającego przy Uniwersytecie III wieku w Jaśle. Jasielskie Stowarzyszenie Rękodzielników, chcąc promować swoją działalność, współpracuje z Jasielskim Domu Kultury oraz CITIK-iem. Z inicjatywy pani kierownik Binkiewicz zostało po prostu zaprojektowane w ten sposób, że możemy robić prezentację naszych pań i nasze wyroby, które robimy, możemy tutaj prezentować. Będą to cykliczne wystawy, pojedyncze, ponieważ ze względu, że tu jest takie miejsce ograniczone, więc będą to wystawy każdej jednej pani pojedyncze. Nasze wyroby, które prezentujemy na Jasielskim Domu Kultury i na różnych wystawach. Prace nasze chcemy po prostu przekazać młodzieży, dzieciom, mieszkańcom Jasła, pokazując nasze dzieła, maleńkie dzieła, które robimy i tym samym promujemy nasze miasto. Na wystawie dominowały m.in. bożonarodzeniowe dekoracje świąteczne, obrazki haftowane wstążką i drewnem, kartki na świąteczne życzenia, których dekoracje zostały wykonane z elementów drewnianych, a także łapacze snów, których pochodzenie sięga plemion indiańskich z Ameryki Północnej, a obecne wzory zostały wykonane według projektu autorki wystawy. W CITIK-u na naszej prezentacji można by obejrzeć moje prace, które wykonuję. Są to prace bożonarodzeniowe i prace, które łapacze, obrazy, karteczki. Także można tutaj zobaczyć, pooglądać i potem kupić na kiermaszach bożonarodzeniowych. Prace moje wykonywane są ze sznurka, wykonywane są z kordonku, drewna. Tytuł mojej pracy to jest Sznurkiem i drzewem malowane, dlatego że i obrazy, i karteczki, a także elementy w łapaczach są drewniane. Fascynuje mnie bardzo sznurek, ponieważ wykonywane wyroby z niego są bardzo w tej chwili i modne, i to jest mój taki konik.
Chciałam też pokazać, co możemy powiesić na choince. Są tutaj malutkie takie przedstawiające laleczki, bałwanki, łapacze dla dzieci. Takie, które mogą zainteresować i być kolorowe, kolorowo wyglądać na choince. Gwiazdeczki, a także laleczki, które można kupić dla dzieci. Chciałam Państwa zaprosić na dalszy ciąg naszych wystaw tutaj do Cytiku, a także w grudniu od 13 do 14 na kiermasz bożonarodzeniowy w Jasielskim Domu Kultury. Serdecznie zapraszam, tam Panie zobaczą nasze prace, nasze dzieła. Są to dzieła robione od serca i warto sobie kupić takie upominki. Począwszy od 16 listopada, przez dwa dni na trzech boiskach hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się międzynarodowy turniej mini piłki siatkowej dziewcząt. Zawody o Puchar Burmistrza Miasta Jasła zorganizowano z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W turnieju wystąpiło 15 zespołów reprezentujących 10 klubów oraz 6 państw. Jak podkreślali sami organizatorzy, turniej organizowany jest nie tylko po to, by sprawdzić swoje umiejętności na boisku, lecz także dla wspólnej integracji z zawodniczkami z innych państw. Bardzo się cieszymy, że już po raz drugi miasto Jasło jest gospodarzem międzynarodowego turnieju piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Jasła z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Do Jasła zjechało 15 ekip z 10 klubów reprezentujących 6 państw, takich jak Anglia, jest to nowy zespół, który po raz pierwszy gości u nas w Jaśle, Węgry, Słowacja, Serbia, Ukraina i oczywiście ekipy z naszego kraju. Cieszy fakt, że wszystkie ekipy przyjęły zaproszenie, zabiegały o to, ażeby odwiedzić nasze miasto. Celem organizacji takich turniejów jest przede wszystkim integracja młodzieży z krajów europejskich, jak również rywalizacja, współzawodnictwo dzieci i młodzieży i oczywiście popularyzacja piłki siatkowej na terenie naszego miasta.
międzynarodowym turnieju mini piłki siatkowej dziewcząt po raz pierwszy wystąpiły dziewczęta z angielskiego Polonia Ladies Volleyball Club, które przyjechały do Jasła z prezes swojego klubu, Anną Wachułą. Jestem prezesem klubu Polonia Ladies Volleyball Club z Londynu. Przyjechaliśmy z Londynu, 11 zawodniczek, po raz pierwszy do Jasła. Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni do klubu. Świetna organizacja, super turniej. Dziewczynkom bardzo się podoba. Przyjechali z nami również rodzice, bo jesteśmy pierwszy raz na międzynarodowym turnieju. Także mamy nadzieję, że ta współpraca będzie długoterminowa i będzie owocowała. W Londynie trenujemy jesteśmy klubem, który istnieje od 40 lat, także dosyć długo. Jeden z najstarszych klubów siatkówki w Londynie. Mimo to, że siatkówka nie jest zbyt popularna w Wielkiej Brytanii, to cały czas staramy się rozpopularyzować tą dyscyplinę sportu. No i mam nadzieję, że będziemy współpracować, że ta współpraca będzie miała długoterminowe efekty. Polonia Ladies Volleyball Club istnieje od 40 lat, zrzeszając blisko 100 zawodniczek w wieku od 8 do 40 lat. Trenują w Londynie dwa razy w tygodniu. Jak podkreśla prezes klubu, w Polonii Ladies mamy trzy zespoły seniorek, grające w Superlidze, w lokalnej lidze londyńskiej oraz juniorki, które grają w juniorskiej lidze londyńskiej. Na swoim koncie klub posiada tytuł Mistrzyń Wielkiej Brytanii i Zwyciężczyni Pucharu Wielkiej Brytanii. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej utytułowanych klubów w UK. Mimo że siatkówka nie jest popularną dyscypliną na Wyspach, próbują ją popularyzować m.in. biorąc udział w jasielskim turnieju. Hello, my name is Theodora. I go to Polonia Ladies Juniors. Mam na imię Teodora, gram w siatkówkę od roku i dla mnie siatkówka to styl życia. It's a way of lifestyle for me. Ja mam na imię Suzana, gram co tydzień w siatkówkę w Londynie i gram przez rok już, czyli tyle samo co Teodora. Najbardziej w siatkówce mi się podoba ten drużynowy aspekt, że można razem się cieszyć z każdego punktu. I no wiesz, taki pierwszy raz mieć taki porządny mecz i to dopiero jest bardzo fajne jest, tak, żeby móc porządny mecz zagrać i się cieszyć z każdego punktu. A jak coś nie wyjdzie, to wiadomo, wszyscy i tak się śmieją, cieszą. Różnica wydaje mi się, że jest przede wszystkim w poziomie, bo dziewczynki, które trenują z innych krajów, czy z Serbii, czy z Ukrainy, czy Polki, one trenują zdecydowanie częściej niż my. My nie mamy na tyle zaplecza i nie jest siatkówka na tyle popularna jeszcze w Anglii. Dlatego staramy się coraz bardziej popularyzować tę dyscyplinę sportu i stwarzać warunki dla juniorek, żeby mogły i trenować, i żeby inne nacje, nie tylko Polacy, żeby mogli brać udział w tym sporcie. No, praktycznie narodowy sport polski.
Miasto Jasło reprezentują dwa zespoły uczniowskiego klubu sportowego Mosir Jasło. Dziewczęta na co dzień trenują pod okiem pani trener Moniki Trojan. Uczestniczą również w rozgrywkach podkarpackiej Ligi Młodziczek. Turniej rozgrywany jest w kategorii siatkarskich czwórek. Biorą w nim udział dziewczęta urodzone w roczniku 2006 i młodsze. Wszystkie ekipy podzielone zostały na trzy grupy. W dniu dzisiejszym mecze grupowe z systemem każdy z każdym. W dniu jutrzejszym odbędą się mecze finałowe, które wyłonią najlepsze ekipy, które rywalizują w całym tym turnieju. Sponsorami i darczyńcami turnieju byli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Miasto Jasło, Wysowianka, firma Tegel oraz restauracja U Schabińskiej. Na zakończenie turnieju puchary i dyplomy dla każdej z drużyn wręczył osobiście burmistrz Jasła Ryszard Pabian w obecności zastępcy Elwiry Musiałowicz-Czech oraz członka zarządu uczniowskiego klubu sportowego Mosir Jasło Jacka Książka. Puchar burmistrza miasta Jasła w międzynarodowym turnieju mini piłki siatkowej dziewcząt wywalczyła drużyna z UKS Mosir Jasło. Na drugim miejscu plasowały się zawodniczki z klubu Karpaty Krosno. Natomiast trzecie miejsce wywalczyły zawodniczki z ukraińskiego klubu Sparta Sambor. Zarząd UKS Mosir Jasło składa gorące podziękowania wszystkim, którzy pomogli zorganizować i przeprowadzić turniej, a w szczególności dyrektor szkoły podstawowej nr 2 Jolancie Myśliwiec, Grzegorzowi Schabińskiemu i Andrzejowi Tenerowiczowi. Zaproszenie na wydarzenie. Szanowni Państwo, drodzy najmłodsi mieszkańcy miasta Jasła, mam ogromną przyjemność zaprosić Was na wyjątkowe wydarzenie. Już wkrótce rozbłysną światła, będziemy słuchać pięknych kolęd, pieśni, ale też będziemy oczekiwać na Wasz szczery uśmiech. Ale aby to się stało, musimy wszyscy spotkać się w miejskim parku z wyjątkową osobą. Szanowni Państwo, nie jesteśmy w tym sami. Miasto Jasło współpracuje już od wielu lat ze Stowarzyszeniem Spartan Jasło, z klubem motocyklowym Orzeł Biały, z Jasielskim Stowarzyszeniem Lotniczym IKAR. Ale jeszcze wiele, wiele osób dobrej woli chce, aby uśmiech najmłodszych był szczery i wyjątkowy. Szanowni Państwo, a tym wyjątkowym dniem są Mikołajki. Ale w naszym mieście od wielu lat to są Moto Mikołajki. O tym wyjątkowym dniu opowie Wam wyjątkowa osoba. Ho, 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 witam serdecznie Panią Burmistrz! Witam drogi Mikołaju. Opowiedz nam, kiedy do nas przyjedziesz, bo nasze dzieci z naszego miasta już bardzo się niecierpliwią. Oczywiście, ja bardzo serdecznie dziękuję za kolejne zaproszenie mnie do tak pięknego miasta, do wspaniałych dzieciaków, oczywiście i dorosłych. I tak jak już Pani wspomniała, mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy spotkają się tutaj w Jasielskim Parku 8 grudnia o godzinie 14:30, gdzie będę miał niewątpliwą przyjemność i zaszczyt rozdawać najmłodszym prezenty. Mam nadzieję, że wszyscy przyjdą. Jak Pani uważa? Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy do Glorietki w Jasielskim Parku 8 grudnia od godziny 14:30. Mnóstwo radości, zabawy, uśmiechu i przepięknych piosenek. Do zobaczenia! Nie spóźnijcie się! Będziemy czekać na Was! Do widzenia! Ho, 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 ho!